Spróbujmy teraz nauczyć się jakiejś prostej melodyjki. Będzie to skierowane może dla tych młodszych uczniów, ale starszym też polecam, no bo od czegoś trzeba zacząć. Jedną z ładniejszych, łatwych piosenek są trzy kurki. Wyszły w pole kurki trzy, raz, dwa, czy też tam gęsiego sobie szły, różne są wersje. I teraz tak, od czego zaczynamy? Zaczniemy od tego, że pioseneczkę kurki trzy gramy tylko na dwóch strunach, D i A. I zagramy sobie ją w tonacji D-dur, gdzie mamy dwa krzyżyki przy kluczu, czyli fis i cis. Fis i cis. I początek jest zupełnie prosty, bo gramy na pustych strunach pierwsze dźwięki. Można sobie kilka razy to powtarzać. No to się da szybko opanować, mam nadzieję. I szykujemy sobie pierwszy palec przy strunie A. Jeszcze raz. I dalej wracamy na strunę D z trzecim dźwiękiem G. Będziemy sobie szli w dół, jak te kurki. Jeszcze raz. I w całości pierwsza część tej piosenki brzmi tak. Dalej, czwarty dźwięk na strunie D, czyli A. Nie będziemy się bawili w pustą strunę, ponieważ praktycznie nie będziemy poza strunę D wychodzili. I znowu w dół jest. I wracamy do takiego samego fragmentu jak z początku. Można powiedzieć, że ta pioseneczka ma budowę A, B, A, ponieważ pierwsza i ostatnia część są takie same. No to zagrajmy sobie teraz bez przerwy. No oczywiście to, że wybrałem taką, a nie inną tonację i struny D i A, to jest wszystko umowne, bo można sobie równie dobrze przełożyć to na pary strun G i D na przykład. Zagrać po prostu to niżej albo wyżej na strunach A, E. Zachowując takie same odległości między wszystkimi palcami, jak w tej wersji, którą podałem.